Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. One, two, three. Sportowa energia. W studiu Radia Pryzmat jest ze mną Sebastian Kosiński. Witam cię. Witaj serdecznie, witam wszystkich słuchaczy. Sebastian jest zawodową kulturystą i pomoże nam w przekazaniu tego, jak wygląda ten sport, jak należy ćwiczyć, co trzeba robić właśnie, żeby zostać kulturystą. O tym wszystkim w dzisiejszej audycji. Czym jest dla ciebie siłownia? Bo niewątpliwie to miejsce jest jakoś powiązane z tym, że jest ktoś kulturystą. Jak się tam znalazłeś? Znaczy siłownia aktualnie, samo miejsce jako takie jest dla mnie miejscem pracy, w sensie pracy nad swoim ciałem, to jest raz, natomiast dwa, jest też miejscem pracy, jeżeli chodzi o pracę, którą wykonuję, ponieważ jestem trenerem, tak, czyli jakby prowadzę ludzi. Natomiast sam trening siłowy, czyli to, co robimy na siłowni, jest szczerze powiedziawszy aktualnie wszystkim, nie? Czyli od wielu lat jest to najważniejsza rzecz, którą tak naprawdę robię, nie? Pod którą podporządkowuję cały swój dzień, ponieważ chcę jakby osiągnąć konkretny cel, nie? Więc jakby to jest to. Natomiast jak trafiłem na siłownię? Trafiłem na siłownię lat temu 9, 8, jakoś tak. Natomiast treningi same w sobie zacząłem jakieś 10 lat temu. Dlaczego? No tylko i wyłącznie dlatego, że byłem zawsze z natury bardzo, bardzo szczupłą osobą. I jakby zawsze mi to przeszkadzało na zasadzie takiej, że zawsze chciałem być silniejszy, natomiast zawsze byłem tym najsprawniejszym, może w tą stronę, natomiast nigdy tym najsilniejszym, nie? To jakby spowodowało, że jakby po pewnym czasie już stwierdziłem, że no dość, wypadałoby coś z tym zrobić. I plan oczywiście był taki, żeby dobić do tam 75-80 kg maksymalnie, no i jakby na tym zakończyć. Natomiast apetyt rośnie w miarę jedzenia i jestem tu, gdzie jestem aktualnie, nie? A kiedy u ciebie pojawiła się taka myśl, żeby zostać kulturystą? Czy jakoś po przekroczeniu tej wagi, na przykład tej 70 kilku kilogramów, już coś sobie myślałeś o tym, że a może by tak fajnie było wystartować w zawodach? 10 lat temu, jak zaczynałem trenować, tak naprawdę podejście do kulturystyki samej w sobie było zupełnie inne. Mimo, że było to 10 lat, to tak naprawdę różnica między tym, co jest teraz, a tym, co było kiedyś, jest diametralna. W tym momencie każdy myśli o startowaniu, to znaczy przychodząc na siłownię, idzie jakby od razu z myślą, że chce startować w zawodach, nie? Natomiast kiedyś było zupełnie inaczej, nie? Kiedyś było w tą stronę, że żeby wystartować w zawodach, to ktoś, kto jest jakby poziom wyżej, kto już się na tym zna, kto jest zawodnikiem, kto już startował, zauważył cię i powiedział na zasadzie, że fajna sylwetka, mógłbyś coś gdzieś tam wyjść, nie? Bo jakby nigdy na siebie nie patrzyłem pod kątem takim, że wow, mógłbym już wystartować, bo już jestem na tyle przygotowany. Wiedziałem, jak wyglądają ci zawodnicy, więc wiedziałem też, jak ja wyglądam, więc trochę, że tak powiem, takiego obiektywizmu trzeba było mieć i raczej nie zanosiło się na to. I właśnie znajomy, który tak naprawdę wciągnął mnie w taką siłownię samą w sobie pod kątem kulturystyki, czyli jakby pokazał mi podstawy odnośnie żywienia, podstawy odnośnie samego treningu. On jakby po pewnym czasie, po około pół roku, jak trenowaliśmy ze sobą, on jakby zauważył i powiedział, że no mógłbyś coś spróbować wystartować w jakichś małych zawodach, nie? Tylko małe zawody wtedy to nie były debiuty, tak jak teraz, kulturystyczne, czyli jakby jedna z największych imprez w kalendarzu, tylko wtedy takimi mniejszymi zawodami były na przykład uniwersyteckie Mistrzostwa Polski, nie? I to było pierwsze moje zawody, ponieważ na debiuty wtedy tak naprawdę trzeba było naprawdę reprezentować już dość wysoki poziom, żeby cokolwiek gdziekolwiek ugrać, nie? A też startowanie w zawodach na zasadzie takiej, żeby sobie tylko wystartować, no to też nie jest jakby cecha, która jest moją cechą. Ja lubię jakby rywalizować i lubię bardzo tą rywalizację sportową i osiągać jakieś tam konkretne wyniki, nie? Bo nie oszukujmy się, że po jakby już takim dłuższym okresie czasu, no to już nie wychodzi się, żeby sobie po prostu wyjść, tylko już jakby interesuje cię coś konkretnego. To dopiero ten kolega uświadomił cię, powiedział ci, jak wygląda właśnie ta kulturystyka, twoja wiedza na ten temat tego sportu? Praktycznie żadna. Wiedziałem, że się wykonuje ćwiczenia, wiedziałem, że trzeba jeść, ale trzeba jeść dużo i to było jedyne, co tak naprawdę wiedziałem, nie? Na samym początku. Też nie było to na tej zasadzie, żeby nie było tak naprawdę jakby bardzo dużo możliwości, żeby to gdzieś się tego dowiedzieć, tak? Wtedy były to czasy, kiedy były fora różne internetowe i tam tak naprawdę siedziała grupka takich naprawdę zwolenników i pasjonatów tej kulturystyki samej w sobie i tam tak naprawdę to było źródło, podstawowe źródło wiedzy. No i wszelkiego rodzaju magazyny, tak? Wszelkiego rodzaju
rodzaju magazyny, które wychodziły co miesiąc, co ileś tam tygodni, więc też trzeba było czekać, żeby przeczytać jakieś tam, nazwijmy to, nowinki. Dopiero w momencie, kiedy ktoś, kto już jest jakby w tym doświadczony, zaczyna ci przekazywać wiedzę, że jakby trzeba tą jakby określoną ilość białka spożywać, że nie można jeść tak naprawdę wszystkiego, tylko trzeba odpowiednią jakby tam podaż węglowodanów, tłuszczy mieć w diecie, żeby oprócz tego, że jeść, to jakby zachowywać zdrowie tego organizmu, nie? Także w tą stronę, nie? Nie tylko opychanie się pod korek, ale jakby robienie czegoś więcej. Wspomniałeś wcześniej, że teraz każdy praktycznie, kto przyjdzie na siłownię, potrenuje rok, już tam myśli o debiutach, czyli twoim zdaniem ten sport zyskał na popularności? Oj, zdecydowanie zyskał na popularności. To jakby odnosząc się do nawet samych liczb, jeżeli chodzi o zawodników, tak? Teraz aktualnie mieliśmy, nie pamiętam ile zawodników, mieliśmy 400 zawodników, 450 zawodników na debiutach. To jest naprawdę ogromna ilość, nie? Na Mistrzostwach Polski, jak startowałem w tym roku, ogólna liczba zawodników było ponad 300, więc to jest ogrom. Natomiast w momencie, kiedy ja pierwszy raz startowałem na Mistrzostwach Polski i było to w 2012 roku, no to raptem było zawodników łącznie wszystkich kategorii, włącznie z zawodniczkami 100-120 osób i naprawdę jakby część kategorii było tylko kilku zawodników, nie było, szczerze powiedziawszy, nie było kategorii, gdzie było powyżej 15 zawodników. Natomiast teraz mamy kategorię, gdzie tych zawodników jest 30 paru, więc jakby samo to już widać, że jakby to poszło do przodu. No kwestia też jest tego, że zmieniły. Doszły nowe dyscypliny, tak? I jakby dyscypliny, w których mogą startować osoby właśnie, które jakby trenują już trenują trochę krótszy okres czasu. Jakby ta sylwetka jest do zrobienia, nazwijmy to, dla każdego, tak? Czyli każdy jest w stanie osiągnąć sylwetkę, żeby wyjść na przykład w kategorii, załóżmy tam męska sylwetka, czyli ci panowie, którzy wychodzą tam w spodenkach. Czy u kobiety jakby sylwetka bikini, tak? Która nie jest jakby taką nadmiernie umieśnioną sylwetką, więc szczerze powiedziawszy, kobieta, która uprawia czynnie jakąś dyscyplinę sportu, plus dodatkowo jakieś ćwiczenia na siłowni, które jakby działają na konkretne partie, myślę, że jest w stanie spokojnie zdobywać wyniki, naprawdę nie trenując długo. Więc myślę, że jest bardziej dostępny ten sport, tak? Natomiast kulturystyka sama w sobie, czy na tym zyskuje? Na pewno zyskuje pod kątem oczywiście jakby tam sponsorów i tego wszystkiego. Natomiast nie oszukujmy się, że jakby różnica nawet w kwestii sponsoringu tych osób, które właśnie startują w męskiej sylwetce czy na przykład w kulturystyce, jest zupełnie co innego, nie? Czyli jakby rynek bardziej zmierza w stronę tego fitnessu niż tej kulturystyki. Czyli jakby z jednej strony ona się też rozwija, natomiast no nie do końca, nie? Nie do końca. Troszeczkę odchodzi jednak zapomnienie, ta taka klasyczna, ekstremalna, tradycyjna kulturystyka. A ta ilość zawodników równa się jakość, czy niekoniecznie? Jak ty to widzisz? Zdecydowanie, no jakby, znaczy sam wiesz, że jakby wszystko idzie do przodu, nie? Wszystko w dzisiejszym świecie i to, co było tak naprawdę rok temu, pół roku temu, to w tym momencie może być kompletnie nieaktualne, nie? Jakby jest tyle możliwości zdobywania wiedzy, tyle badań, tyle wszystkiego, że taki rozwój technologii, czy pod kątem suplementacji, czy pod kątem treningu, czy pod kątem no, jakby farmakologii, tak? Nie oszukujmy się, na tym wyższym poziomie. Jest taki, że osoby mogą szybciej, nie użyję słowa łatwiej, ale mogą szybciej uzyskiwać efekty, na które ktoś kiedyś musiał dużo ciężej pracować, nie? Teraz jest dużo większa dostępność jakby do wszelkiego rodzaju różnych rzeczy, różnych suplementów, tak jak mówię, farmakologii, wszystkiego. Więc pod tym kątem zdecydowanie tak, ta ilość pod pewnym kątem równa się jakości, tak? Jest dużo dobrze przygotowanych zawodników, natomiast niekompletnych, nie? W tą stronę, bo jakby na bycie kulturystą potrzeba czasu, nie? I to jest jakby podstawowa, jakby numer jeden, nie? To jest czas, nie? Nie da się zbudować 20 kg mięśni w jeden rok, nie? Nie oszukujmy się, jakby jest to proces, który musi trwać, nie? Więc tak naprawdę tą miarą jakości tego zawodnika jest tak naprawdę ten czas, który przetrenował i który poświęcił jakby kulturystyce, nie? Chciałem cię zapytać o zawody kulturystyczne, dla kogo jest dana kategoria, bo są różne kategorie. Jak to właśnie wygląda? Kwestia jest tak, że jakby kulturystyka jest sportem sylwetkowym, czyli jakby oceniamy całą sylwetkę. Tych kategorii jakby w sportach sylwetkowych jest kilka. Tak, jakby są też kategorie męskie i są kategorie kobiece, tak? Jest z kategorii kobiecych mamy kategorię taką najbardziej znaną bikini fitness, mamy kategorię taką nową, która teraz jest wprowadzona, wellness, jest też fitness
sylwetkowe, czyli już te kobiety o takiej troszeczkę mocniejszej muskulaturze. I z tego co wiem, jest jeszcze chyba fitness gimnastyczny aktualnie, czyli oprócz tego, że kobiety pokazują sylwetkę, no to pokazują też programy gimnastyczne. Natomiast w męskiej, jeżeli chodzi o męskie kategorie, no to mamy no tą męską sylwetkę, czyli tych panów, że tak powiem, w spodenkach. Mamy kulturystykę klasyczną i mamy kulturystykę taką tradycyjną, czyli wagową, tak? Czyli mamy określony limit wagowy i jakby no, w tym limicie, nieważne ile mamy wzrostu, musimy się po prostu zmieścić. Jak wygląda twój trening? Ile dni ćwiczysz? No i jak to wszystko przebiega? Znaczy wiadomo, wszystko jest w zależności od okresu, tak? I tak, jeżeli oczywiście rozmawiamy o zawodniku, czyli o kimś, kto startuje, to tak jak w każdym innym sporcie, są okresy, w których są przygotowania typowo, tak? Natomiast są okresy takie luźniejsze, są okresy na przykład typowo masowe, czyli w których też pracujemy, ale pod zupełnie innym kątem. Więc ta ilość tych treningów też się oczywiście zmienia, tak? Natomiast aktualnie jestem prawie, że już w przygotowaniach do sezonu wiosennego, więc aktualnie jest to 5 treningów w tygodniu, czasami 6, wszystko w zależności od tego, jaki to jest tydzień, jak się czuję przede wszystkim i jak wygląda. No jest to trening, który z reguły zajmuje około 1,5 godziny. Trening oparty no jakby na ćwiczeniach siłowych, gdzie każdą partię aktualnie staram się robić 2 razy w tygodniu. Co więcej, no tak jak mówię, jakby kwestia jest tego, że trzeba rozróżnić też trening, aby przyjść poćwiczyć sobie na siłowni, nie? Bo jakby są dwie różne rzeczy. Tak samo jak z każdym innym sportem, można sobie pokopać w piłkę, a można pójść na trening piłkarski, nie? I jakby to są zupełnie dwie różne rzeczy. Więc tak samo jest tutaj, że faktycznie jest to trening, czyli nastawiasz się na to, żeby na każdym treningu praktycznie dać siebie 100%, nie? Nieważne jak to będzie, że tak powiem, wyglądało. Ma być po prostu maks, ma być to twoje przygotowanie do tego, co chcesz osiągnąć, nie? Czyli dla ciebie nie istnieje coś takiego jak przetrenowanie? Nie, przetrenowanie to jest aktualnie bardzo modne. Wszyscy się opierają na jakichś tam dziwnych rzeczach. Znaczy, powiem tak, oczywiście osoba, która jest naturalna, bez żadnego wspomagania, jeżeli chodzi o suplementację czy farmakologię, oczywiście może dojść do, nazwijmy, użyjmy tego słowa, przetrenowanie, nie? Jeżeli na przykład będzie ćwiczyła 6-7 razy w tygodniu, będzie trenowała naprawdę bardzo ciężko, to organizm w pewnym momencie odmówi, tak? Nie nadąży się po prostu regenerować w stosunku do tego, co ta osoba będzie robiła, nie? Więc jakby efekty będą żadne i po pewnym czasie będzie się, zacznie się cofać, nie? Więc jakby jak najbardziej. Natomiast jeżeli no mówimy o osobach zajmujących się tym profesjonalnie, to myślę, że coś takiego nie istnieje, tak? Za mocno dbamy o tą regenerację pod kątem i dietetycznym, i farmakologicznym, i suplementacyjnym, żeby istniało coś takiego, nie? Jakby nie po to wkładamy w to tyle pieniędzy i tyle zdrowia, żeby się przetrenowywać, nie? Jakby robimy wszystko, żeby te treningi mogły być jak najcięższe, jak najczęstsze i żeby organizm po prostu z tym nadążał. I jak najbardziej efektywne też oczywiście. To swoją drogą, nie? To jakby jest numer uno. Przez te lata treningu, jak zmieniło się twoje podejście do tego trenowania? Mm-hmm. Czy bardziej poznajesz swoje ciało, czy też masz taką większą świadomość danych partii, które trzeba poprawić, nad którym trzeba popracować? Mm-hmm. Znaczy zdecydowanie zmienia się wszystko tak naprawdę. Im dłużej trenujesz, tym nowe rzeczy odkrywasz, tym więcej nowych rzeczy poznajesz, tak? Tak jak ze wszystkim. Poznajesz nowe metody treningowe. Oczywiście mój trening, tak jak trenuję teraz, jest kompletnie inny od tego, jak trenowałem kiedyś. Mimo, że jakby intensywność i obciążenia i wszystko gdzieś tam wzrasta, treningi też zawsze robię na 100%, jakby wygląda to kompletnie inaczej, nie? Jakby właśnie z racji tego, że mam większą świadomość swojego ciała, wiem, co muszę zrobić konkretnie, żeby jakby zadziałało to na, załóżmy, daną partię, tak? Natomiast kiedyś było to takie intensywne, szalone przerzucanie ton obciążeń, bo no taki był trening, nie? Trzeba było zrobić ciężko, trzeba było zrobić wszystko i nieważne, że zrobiło się 50 serii na przykład na plecy, przynosiło to efekty, natomiast nie takie, jakbyśmy wykonali na przykład 10 czy 15, ale takich naprawdę solidnych pod kątem właśnie tego czucia mięśniowego, tak? To jest zupełnie co innego, nie? Więc tego się uczy człowiek z czasem, nie? Że, bo gdyby tak było, to zawodnicy, którzy trenują 20 lat, musieliby tych serii na daną grupę mięśniową robić miliard, nie? I jakby i w ten sposób podejść. No, więc możliwości jest dużo, nie? Metod treningowych jest dużo, trening jest zupełnie inny, zupełnie przemyślany. Też nie oszukujmy się, że po takim czasie, kiedyś siłownia dla mnie może nie tyle, że była dodatkiem, natomiast miałem zupełnie
zupełnie inną pracę, miałem jeszcze studia, miałem inne rzeczy, że tak powiem, na głowie. I ta siłownia nie była tym, znaczy była numerem jeden, ale oprócz tego było mnóstwo innych rzeczy, na których też się musiałem skupić. Natomiast aktualnie mogę sobie pozwolić, żeby wszystko było dopasowane do kulturystyki, a nie kulturystyka dopasowana do wszystkiego, nie? Więc pod kątem zawodniczym no, jest idealnie. Nieodłącznym elementem kulturysty jest również jedzenie. Chodzi mi tutaj o dietę. Mhm. Jak wygląda twoja dieta i czy zgadzasz się z tym, że 70% to jest dieta, 30% trening, czy u ciebie te proporcje wyglądają inaczej? Moim zdaniem tak się mówi, że właśnie 70% znaczy, nie da się, w ogóle moim zdaniem nie da się określić procentowo, tak? Bo ja zawsze wychodzę z takiego logicznego punktu widzenia. I teraz tak, jeżeli mówimy o kulturystyce, jeżeli mówimy o treningu siłowym, no to nie posiadając diety, nie posiadając suplementacji, nie posiadając farmakologii, wszystkiego innego, będziemy ćwiczyć na siłowni, ten efekt będzie, tak? Ale jeżeli będziesz trzymał dietę, ale nie będziesz ćwiczył, nie będziesz się suplementował i nie będziesz nic innego robił, no to nie będziesz wyglądał, nie? Bo tylko jesz, nie trenujesz, nie? Tak samo z suplementami. Więc jakby trening dla mnie jest jakby najważniejszym punktem. Trening musi być wykonywany w 100%. Natomiast trzymanie diety też musi być 100%, tak? Czyli jakby jest to zupełnie inny wymiar. Nie da się jakby powiedzieć, że od tego zależy to, od tego zależy tamto, nie? Bo jakby też musielibyśmy jeszcze w takim układzie wydzielić ile procent suplementacji, ile procent farmakologii i tak naprawdę wtedy by się okazało, że można tymi proporcjami manewrować, żeby ten efekt był. Natomiast wcale się tak nie da, nie? Wszystko musi być dopięte na ostatni guzik, żeby efekt, który chcesz uzyskać, no był po prostu, tak? Moja dieta jak wygląda? Ja jestem, tak jak mówię, jestem z natury takim bardzo, bardzo, bardzo szczupłym chłopakiem. Ja jak zaczynałem trenować, czy jak miałem 17 lat, ważyłem 51 kg i szczerze powiedziawszy, no obwód ramienia pamiętam do tej pory, bo jest on niesamowity i było to 21 cm, więc jakby aktualnie mam tyle w nadgarstku. Więc jakby jest to zasadnicza różnica. I wtedy jestem niejadkiem, nie, z reguły, więc ja, żeby cokolwiek zbudować, muszę jeść bardzo dużo, nie? Jakby nie wyglądam na tyle, ile jem. O, może w tą stronę. Są zawodnicy, którzy są bardziej predysponowani do rozwijania swojego ciała i muszą jakby mniejszym troszeczkę nakładem tego jedzenia, tej pracy, budować te mięśnie, natomiast ja jestem właśnie z takich typowych, nazwijmy to takich szczupaków suchych, gdzie krata na brzuchu jest zawsze i co by się nie działo, to no jestem takim typowym suchym osobnikiem. Przygotowywanie posiłków, jak u ciebie wygląda? Robisz je jakoś dużo wcześniej na kilka dni, czy na przykład, nie wiem, wcześniej rano wstajesz i robisz sobie jedzenie na cały nie, dzień? Nie, aktualnie mam taki komfort i tak usystematyzowane życie, że mogę sobie pozwolić na to, żeby codziennie sobie, że tak powiem, gotować. Oczywiście nie każdy posiłek osobno, natomiast faktycznie wstaję sobie rano, przygotowuję sobie pierwszy posiłek, idę potem na 2-3 treningi personalne, wracam. I jakby zajmuję się dalszą częścią przy przygotowaniu posiłków na dalszą część dnia, więc ja przygotowuję sobie codziennie, na bieżąco. Oczywiście jak kwestia jest jakichś wyjazdów, na jakieś tam zawody czy czegokolwiek, no to oczywiście wtedy trzeba przygotować sobie troszeczkę wcześniej na ten, żeby mieć po prostu co jeść. A jeśli chodzi o twoją pracę, jak odbierasz to, że dzielisz się pasją z innymi osobami? Znaczy ja przede wszystkim w ogóle nie czuję się do końca jakbym pracował, tak? Znaczy przede wszystkim jest to co chciałem robić. Jakby mam taki zmysł i taką smykałkę pedagogiczną, ja przede wszystkim bardzo chciałem być nauczycielem wychowania fizycznego. Znaczy ciągle chcę, tak? Więc jakby jest to ciągle w moich planach. Natomiast praca z ludźmi to jest coś, co lubię. Zajmuję się tym troszeczkę lat. Mam ten komfort, że współpracuję z ludźmi, odzywają się do mnie ludzie, którzy faktycznie chcą czegoś osiągnąć i nie muszę pracować z każdym, bo ludzie są różni, nie? Nie oszukujmy się. Jest bardzo dużo osób, które nie chciałoby nic nie robić, a mieć efekty, nie? To jakby jestem z tych drugich, nie? Ja zazwyczaj raczej stoję z tym batem i każę robić rzeczy niż właśnie w drugą stronę. A czy każdy kulturysta będzie dobrym trenerem personalnym? Nie, w żadnym wypadku. Tak samo jak na przykład każdy pływak nie będzie dobrym trenerem, nie? Pływania czy cokolwiek innego. Nie, trzeba mieć podejście do ludzi, tak? Oprócz tego, że wiesz jak wykonywać ćwiczenia, wiesz co musisz ty zrobić, niekoniecznie będziesz wiedział jak przekazać tą wiedzę i co dana osoba ma zrobić. Też musisz mieć taki, no mówię, na taką charyzmę. No, są różne osoby, z każdym trzeba się jakoś tam dogadać, nie? Natomiast są osoby, które nie potrafią się dogadać z nikim. No i choćby skały
nie wiadomo co robiły, to i tak się nie dogadasz, i tak się nie dogadasz, więc na pewno taka osoba dobrym trenerem nie będzie, mimo że na przykład będzie mistrzem świata i wszechświata, nie? A jeśli chodzi o takie stereotypowe patrzenie na kulturystów, no to teraz będziesz miał chwilę, żeby wyjaśnić właśnie na przykład takim osobom, które tak stereotypowo patrzą. Myślę, że się ze mną zgodzisz, że nie jest tak, że każda duża osoba ma mało gdzieś tam w mózgu. No ja myślę, że nawet, że raczej w drugą stronę, tak? Że, znaczy kurczę, no logicznie, nie? Gdyby ktoś był głupi, to czy jakby doprowadziłby swoje ciało do takich rozmiarów, to naprawdę nie jest łatwe, nie? To naprawdę nie jest łatwe być dużym. Gdyby to było takie proste, to wszyscy bylibyśmy duzi. Znaczy, może nie tyle, że wszyscy, tylko wszyscy ci, co chcieliby być duzi, byliby duzi. A wcale tak nie jest, nie? Więc wydaje mi się, że właśnie wiedza, którą musisz posiąść z zakresu dietetyki, z zakresu treningu, z zakresu tego, jak wszystko wpływa na twoje zdrowie, co musisz zrobić, żeby twoje ciało się rozwijało, jest naprawdę ogromna i wydaje mi się, że właśnie w drugą stronę, że są to bardzo inteligentne osoby, tylko nie zawsze, tak jak mówię, potrafią przekazać tą wiedzę, tak? Wiele się też utarło, że tak jak mówię, właśnie z reguły dlatego się uważa, że mają mało w mózgu, bo tak jak mówię, no jest kwestia dopingu, nie? Nie każdy, znaczy bierzesz sterydy, bierzesz coś i będziesz głupi. No nie będziesz, nie? Jakby to nie spowoduje, że będziesz idiotą. To jakby, jeżeli z natury jesteś, no to będziesz jeszcze większym, tak? Natomiast jeżeli masz łeb na karku, no to potrafisz wykorzystać to wszystko, nie? I nie każdy kulturysta jest dylesą, bo myślę, że też jest takie przekonanie. Nie, no zdecydowanie nie. To jest, wiesz, takie przekonanie, które właśnie, tak jak mówię, było lata temu, jak ja byłem, zanim ja zaczynałem, ja przede wszystkim nie wiedziałem, co to jest kulturystyka, tak? Będąc jeszcze młodszy, zanim zacząłem trenować, nie bardzo wiedziałem i jakby każda większa osoba kojarzyła się z tym, że będzie łysa i będzie wielka i cię pobije, nie? I chodzi na siłownię, więc jakby siłownia była kojarzona z takim miejscem, gdzie są sami tacy zwyrodnialcy, wiesz. Pielęgarnia, tak. Tak, tak. I tam tylko tacy przychodzą, nie? No jak widzisz, aktualnie wcale tak nie jest, nie? Wcale tak nie jest, mimo że trafiają się faktycznie no, jednostki wybitne pod tym kątem, tak? No to z reguły tak nie jest, no. Z reguły jakby większość osób, które przychodzą na siłownię, są normalni. Ja myślę, że warto zachęcić takie osoby do przyjścia na siłownię i zobaczenia, jak to oczywiście, naprawdę wygląda. Oczywiście, że tak. No tak jak mówię, no najgorsze właśnie w kulturystyce jest to, że jakby jest ten efekt wizualny, nie? Czyli, że ktoś jest duży, to już od razu wiesz, czym się zajmuje, wiesz, co robi, wiesz, że bierze to, tamto, siamto i że od razu jest taki, siaki, owaki. No i właśnie tak się ucierają takie rzeczy, no i to nie jest, no nie jest to dobre, no nie jest to dobre, ale no tak jest, no nie da się z tym walczyć. Także zachęcamy do przyjścia na siłownię. Tak, zdecydowanie, wtedy zachęcamy wszystkich. Zresztą jak przyjdziecie i zobaczycie tych wszystkich kulturystów, osoby ćwiczące i tak dalej, zobaczycie, że to są naprawdę normalni ludzie i można z nimi normalnie porozmawiać. Większość z tych kulturystów też jest trenerami, więc jakby ten kontakt z ludźmi muszą mieć. Tak jak mówię, to jest coś, co tylko widzisz na zewnątrz. No zawsze jesteśmy wzrokowcami i co by się nie działo, no to pierwszy efekt ten wizualny jest taki mocny. Natomiast jakby, żeby kogoś poznać, no to wtedy faktycznie się okazuje, że no nie jest taki, jak wygląda. Wracając jeszcze na chwilę do stereotypowego myślenia, chciałbym, żebyś powiedział swoje zdanie na temat kulturystyki kobiet. Kulturystyka kobiet. Znaczy tak, no oczywiście, że tak, wszyscy mówią, że to jest okropne, obleśne i to tak wcale nie powinno wyglądać, natomiast, znaczy ja osobiście ekstremalnie wyglądające zawodniczki, ja miałem okazję takie widzieć, ale mówię o ekstremalnie wyglądających zawodniczkach, faktycznie nie jest to nic ciekawego, znaczy pod kątem takim typowo jakby męskim, tak, natomiast trzeba jakby zdecydowanie naprawdę szacunek i uznanie za to, co poświęciły i za to, co robią, żeby osiągnąć cel, który sobie zamierzyły, tak? Bo jeżeli chodzi o mężczyzn, no to jakby jest to powiedzmy nienaturalne, ale powiedzmy jeszcze jakoś to idzie, nie? Natomiast kobieta, która załóżmy, nie wiem, waży 70 czy 80 kg jakby suchej masy mięśniowej, no może naprawdę, no nie wygląda to jakoś bardzo atrakcyjnie, natomiast no poświęciła, uwierzcie mi, naprawdę dużo, żeby tak wyglądać, nie? I jakby nikomu nic do tego i jakby fala hejtu, która spada na to, myślę, że jest totalnie nieuzasadniona, nie? Jakieś 2-3 wskazówki dla takich adeptów młodych kulturystyki, którzy chcieliby w przyszłości zostać kulturystą? Co byś im poradził? No jest kilka takich najprostszych rzeczy, czyli tak, trzeba przede wszystkim być cierpliwym. To jest jakby numer jeden. Trzeba wiedzieć, że na to trzeba czasu. Tak jak już powiedziałem wcześniej, nie da się zbudować, choćbyśmy naprawdę bardzo chcieli, używali wszystkiego, na co nas stać, nie jesteśmy w stanie przekroczyć pewnych barier, które stawia nam organizm. Trzeba być bardzo zdyscyplinowanym i trzeba naprawdę wkładać mnóstwo pracy. Tak jak mówię, nie jest to zwykłe przyjść, pomachać sobie, tylko to jest naprawdę praca.
To jest naprawdę ciężka praca, którą trzeba włożyć do tego, aby twoje ciało mogło zareagować, nie? Jeżeli chcesz zostać kulturystą, no musisz mieć pieniądze, no nie oszukujmy się, że jakby pieniądze i wsparcie takich bliskich osób, takie mentalne, jest bardzo ważne, bo jeżeli ktoś cały czas ci będzie wytykał i podstawiał nogi, no to wcale nie będzie ci lżej i bardzo możliwe, że po prostu gdzieś tym w końcu po prostu rzucisz w kąt i nie będziesz tego robił, nie? Czy coś jeszcze? No genetyka to na tym wyższym poziomie oczywiście, że też, znaczy na wyższym, na każdym poziomie genetyka jest jakby ograniczeniem. Bardzo ci dziękuję za to, że przyszedłeś tutaj, podzieliłeś się swoim doświadczeniem. Dziękuję i mam nadzieję, że po tej audycji większość z was pójdzie na siłownię, bo naprawdę nie ma tam nic strasznego, a można zmienić swoje życie, swoje ciało. Razem ze mną był w studiu Sebastian Kosiński. Jeszcze raz wielkie dzięki. Dzięki i pozdrawiam wszystkich. Prowadził program Kamil Latuszek. Do usłyszenia. Sportowa energia.